B75W. W skrócie. Obie osie skrętne, 36 na godzinę, silnik Jan Marowski, żadnego AdBlue. Czysty diesel DPF opisany na 6000 godzin. Mamy doświadczenia z tym silnikiem na poziomie około 10 tysięcy już bez wymiany DPF-u. No i udźwig, moi drodzy, 2 tony. Obracam się z tym bez podparcia, operuję. Jak dobrze wiecie, jak się podeprę, mogę dużo dalej. Michał Mazurek, który jest tutaj za sterami dzisiaj, umówił się, że jedzie do granicy, gdzie maszyna jest w pełni stabilna. Czyli do momentu, kiedy nic nie buja, wszystkie koła są na ziemi. Bez podparcia. Okej. O co nam chodziło, co chcieliśmy pokazać? Chcieliśmy pokazać Wam kopankę, która ma masę faktyczną w przypadku tej maszyny 8,5 tony, jeżdżącą 36 na godzinę, z oboma osiami skrętnymi, bardzo kompaktową, z ogromną kabiną, gdzie skupa miejsca, bazującą na technologii lat 90., czyli zapomnijmy o pękających ramionach i tym podobnych. 36 na godzinę. Zobaczcie, jeszcze jest jedna niespodzianka. W tej maszynie mam bardzo nietypowe szybkozłącze. Ten patent pożyczyliśmy od kolegów z Hiszpanii. To jest bardzo znane szybkozłącze. Każde takie uci sprzedawane w Austrii i w Szwajcarii chodzi na nim. Tak zwana seteczka. Łyżeczki mam profil 67, ale redukując się z MS-08 pozbyłem się 200 kg z ramienia. A jak się pozbyłem 200 kg z ramienia, to moi drodzy, dorobiłem się udźwigów. Musimy pamiętać, że jest to maszyna z ramieniem 3 razy łamanym, więc troszeczkę inaczej idą te punkty. W innym miejscu mogę podjechać, złapać, to Michał też pokazuje, uchwycić ładunek, zupełnie inaczej mogę z nim pojechać, a dalej mogę położyć, tak? Tutaj z racji tego, że wysięg jest blisko siebie, łapę wszystko tuż obok. No i moi drodzy, no to jest chyba tyle. Cóż Wam mogę więcej powiedzieć? Bardzo fajny sprzęt. 7,5 tony, teoretycznie 7200, to jest masa, z której startujemy, ale szybka jazda, dodatkowa przeciwwaga i mam maszynę 8,5 tonową. Jak się dobrze przyjrzycie tym modnym seteczkom konkurencji, to są maszyny w tej klasie. Dlaczego? Dlatego, że jak dobrze wiecie, Janmark zawsze kombinował w masach. SV19 powinno być SV20, bo waży do 200. SV17 powinno być minimum 18, bo waży tonę 800, tonę 900. SV15 powinno być SV17, bo waży tonę 700. B110, niby 11, ważymy 13. Janmark odwiecznie oszukuje na masach. Tylko oszukuje w zupełnie inną stronę niż reszta rynku. A to ma powodować, że będziecie miło zaskoczeni tym, co ta maszyna potrafi. I ja naprawdę jestem miło zaskoczony. Dzięki.